Witam, Joanna Palińska, grymatematyczne.gimdo.com. Dziś przedstawię na filmiku instrukcję, jak stworzyć grę w Learning Apps pod tytułem Wykreślanka. Wchodzimy na stronę learningapps.org, klikamy Tworzenie aplikacji, przechodzimy do pierwszej kolumny, po lewej stronie w wyborze, mamy wykreślankę, klikamy, przechodzimy od razu do Tworzenia aplikacji. Nadajemy tytuł. Moja aplikacja będzie miała tytuł, liczby i wyniki działań. Wprowadzamy polecenie, które wyświetli się na początku. Zastanów się, jak nazywamy liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz ich wyniki. Wykreś podane słowa. Mogę opcjonalnie wybrać obraz tła. Spróbujemy wybrać tło. Żółte tło i klikamy wpisz słowa kluczowe. U mnie będą to słowa do wykreślenia, czyli będą to wyniki działań i słowa, jak nazywają się liczby w działaniach. Czyli możemy tu jak najbardziej z uczniami na ten temat porozmawiać, wypytać ich, czyli składnik, kolejny element, suma, nie podaje wskazówek, tylko podaje słowa do wykreślenia. Odjemna, odjemnik, różnica, czynnik, iloczyn. Dzielnik. Iloraz. I dzielna. Więcej elementów już nie dodaję. Dalej, mogę zaznaczyć opcję pozwól na słowa wzdłuż przekątnej, aby słowa były wykreślane także po skosie. Ja tego nie zaznaczam, gdyż jest to nieco trudniejsze dla uczniów, ale klikam opcję pokaż słowa. Te słowa, które zostaną już wykreślone, zaznaczą się na inny kolor. Nie podaję wskazówek, informacja zwrotna już jest. Klikam zakończ, zobacz podgląd. Jeszcze do niedawna w Learning Apps słowa polskie nie były możliwe do wykreślania. Litery polskie, tak? Teraz są już litery polskie, są też litery niemieckie. Mamy to tło, nieco inaczej wygląda niż to moje, ale niech będzie. Mogę przejść do ekranu, tak? Opcji pełnoekranowej. Szukamy słów. Iloczyn jest wykreślony, został i zaznaczony na inny kolor, tak? Szukamy kolejnych słów. Mogą one być poziomo, mogą być pionowo. Dzielna i tak dalej. Przechodzę, aby zapisać aplikację. Po sprawdzeniu opublikuję sobie aplikację tak, żeby była dostępna dla wszystkich. Jak ją sprawdzę, być może zmienię jej obrazek, tak żeby był bardziej atrakcyjny, nie tylko to żółte tło. Tak, i prześlij formularz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.